Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa Live Game tuż przed galą. Jest ze mną Anna Bizar, cześć, witam cię serdecznie. Cześć, kochana. I moja imienniczka Monika, menadżerka Ani, witam. Witam serdecznie. Aniu, powiedz mi, jak czujesz się na dzisiejszej konferencji? Kurde, wiesz co, to jest druga konferencja, tak naprawdę ja mam trochę, straciłam głos niestety, zapalenie krtani. Natomiast ja jak zwykle się czuję zbulwersowana. Raz, żeby powiedział mojego, to nie moje dziecko, ale jak czujesz, poczuwam się jak ciocia Lasika. Dwa, że troszeczkę nie podobają mi się wypowiedzi dziewczyn tam, bo dotykają sobie rodzin. Natomiast mam nadzieję, że mój panel znowu będzie normalny, wiesz? No, a uważasz, że jak jest normalnie i spokojnie, to ogląda się, ludzie będą ci kibicować? Nie, Monia pewnie nie. Umówmy się, ale zachowajmy sobie wewnętrzne jakieś wartości i tak dalej i trzymajmy się tego, co ci sercu bliskie. No dla mnie na przykład, co mam ci powiedzieć? Ja jestem naprawdę kontrowersyjna, umiem się odpalić i tak dalej, ale jeżeli warto, wiesz, a nie na pokaz. A jak się odpalasz, co się dzieje wtedy? To niech ona już może powie. Powiedz. To znaczy, Ania, zawsze, przepraszam też za gardło, ale właśnie też robiłyśmy sesję do teledysku, także była sesja na tego teledysku na dachu, także na troszeczkę żeśmy się zaprawiły gardło, zapalenie krtani, także przepraszamy bardzo za głos. Ania jest kobietą z klasą przede wszystkim, także to nie jest odpalenie jakieś takie... że tak powiem, jakieś niefajne, dobrze, jasne, jakieś takie, że tak powiem, nieeleganckie. Ania zawsze mówi to, co myśli. Ania zawsze jest, że tak powiem, odpali się w sensie takim, że powie to, co myśli i powie to z klasą, pełną klasą. Tak. To nie jest tak, że ja jestem jakimś, wiesz, naprawdę, że tak powiem, amebą emocjonalną i tak dalej. Natomiast uważam, że są rzeczy pewne, ale wydaje mi się, że to z wiekiem się nabywa, wiesz, że pewne wartości czy też rzeczy, które chcesz przekazać opinii publicznej, filtrujesz po prostu. Jakie wartości dla ciebie są najważniejsze? Rodzina przede wszystkim, wiesz, ja mam dzieciaka i dlatego jak tutaj dziewczyny sobie uderzają po dzieciach, jakokolwiek to nie byłaby matka, umówmy się, jest mega kurestwem dotykanie dzieciaka. Mega. I rodzinę? Mega. Dla mnie to jest po prostu gorzej niż przysłowiowa, bo czy słuchałam wywiadu z Leśnikiem 60, bo dla mnie dotykanie rodziny jest dnem dna. I jakby jakakolwiek, mówię, to nie była mama, to wciąganie dzieciaczków, wiesz, które są Bogu ducha winne i tak dalej, no jest słabe, umówmy się, tak? No i chyba każda kobieta, która ma gdzieś tam instynkt, czy jakiekolwiek wartości kobiece, no wie o tym, że tego się takiego się nie robi. Bijmy się, prójmy się, trzaskajmy się po pyskach, ale nie dotykajmy rodzin. Mhm. Czy widzisz Anię w którejś z federacji walczącą, bo tego nie w ringu? Tak, myślę, że tak. Oczywiście, że tak. Aniu, co ty o tym sądzisz? Kurde, Monia, ja ogólnie, jeżeli mam ci powiedzieć, to ja nigdy w życiu bym nie poszła, ale wiem, że potrafię się tak odpalić i sobie zapala mi się taka czerwona lampka. Ja mam bardzo długi ląd, na zasadzie takiej, że mnie nie wyprowadzisz z równowagi bardzo szybko, ale jak już mnie wyprowadzisz, kurwa, wiórę lecę. To ja mam bardzo podobnie. Tak? Ja mam to samo. Nie zatrzyma. Ja mam to samo. To samo. Ale jak mnie już odpalisz, to już jest koniec. Koniec. Wtedy jest koniec. Nie odciągniesz mnie, zapala mi się czerwona lampka. Nawet powiem ci, że w afekcie jak działam, to nawet nie wiem, co robię. Mówię przykre rzeczy. Wiem, że potrafię góry przenosić w tamtym momencie. No i... A biłaś się już z kimś? Nie. Widziałam, oczy mówiły zupełnie co innego. Nie. To była dziewczyna czy facet? Nie, wiesz co? I to... Pięści poszły czy włosy? Nie, mąż. Tak? Mąż. Dla niej usprawiłaś, ale to był plaskacz. Złamałam mu rękę. To ostro mogłoby być. Moi kochani, piszcie w komentarzach, czy widzicie Anię w oktagonie i jaką przeciwniczkę byście jej dali? Powiedz, Moniko, proszę cię, o jakiej przeciwniczce ewentualnie byś myślała dla Ani? Trudno mi powiedzieć, ale... Mój przyszły mąż. Ale tak, jakiś tutaj przyszły mąż, jak? Też chcę mieć rękę. Nikolas też tutaj proponuje, że chce mieć rękę złamaną, także Nikolas, dlaczego nie? Wróćmy do kobiet, jeżeli chodzi o celebrytki, youtuberki, influencerki. No właśnie. Wiesz, że ja nie mam wrogów. Ania nie ma wrogów, Ania jest bardzo dobrym człowiekiem, także trudno mi tutaj wskazać teraz jakąkolwiek tutaj dziewczynę czy przeciwniczkę. Bardziej by musiał zadziałać, wiesz, Monia? Bardziej los na zasadzie takiej, że musiałabym kogoś dostać. Musiałabym je sprowokować, wiadomo, bo wiesz, mnie jest ciężko sprowokować jakby.
No ale kolej duszą piekła nie ma, nie? Oczywiście, pani Moniko, menadżerko. Kobiety o co się kłócą zazwyczaj? O facetów, tak. O pieniądze, o nawet... ciuchy. Tak. Mnie to się wydaje, że o zazdrość. Atencję, wiecie? O atencję? O atencję. Las, kobiety są takie, że lubią uwagę, łapać flow, nie? Mhm. Jak jest za mało uwagi, to wtedy szukasz konfliktu, czy mówisz o innych osobach? Ja nie, ja ci powiem tak, ja pracuję z kobietami, z grafikiem i jakby zdaję sobie sprawę bardzo często z tego, że ja muszę słuchać. I nauczyłam się przez lata słuchać. Natomiast wiem, że kobiety bardzo lubią być w centrum uwagi, lubią być lwicami salonowymi i tak dalej. I często gubi, nie? A kłóciłaś się kiedyś o faceta? No jasne. Wyczułaś? No jasne. Ale to była walka bardziej... Ja jestem bardziej intelektualno-emocjonalna i bardziej taktyczna, wiesz co, uważam, że to jest wbrew, powiemy temu, co rozmawiałyśmy przed chwilą, ale że kobiety się nie biją, wiesz? Ja tak uważam przynajmniej, no chyba, że są mocno wkurwione. No, można się wkurzyć, jak ktoś ci zabiera faceta albo nie jest twój, a ty chcesz go zabrać. To wtedy co robisz? O Jezu. No powiedz, o, może podpowiemy, co, jakie są działania. Było śmiesznie, to kochanka mojego męża jest moją kumpelą. Imprezujecie razem? I tak i nie, wiesz, prowadzimy życie, ale się zwyzywałyśmy strasznie w internecie, wiesz. Tylko, że to mówię... było na początku, tak? Zanim się zaprzyjaźniłyście. Tak, tylko miałam taki moment, że wiesz, że jakby odpuszczałam, mówię, ten mój długi ląd jeszcze się nie zapalał. No ale jak się kończy, no to już... Jak to jest się dzielić mężem? Jak się dowiedziałaś, że nie jesteś tylko ty? Co wtedy zrobiłaś? Jak się poczułaś? To tak długa pauza. Wiesz co, tego się nie ma słowa na tą emocję. Jakby... Serce rozerwało się na kawałki? I serce, i takie poczucie